kultury trudno więcej. Trudno w to uwierzyć, ale wydana właśnie przez WAM książka Dariusza Rosiaka jest pierwszą w świecie biografią Zygmunta Baumana. Z wielu powodów postaci bardzo ważnej w naszym życiu naukowym, ale może jeszcze bardziej w życiu społecznym. Jeszcze stosunkowo niedawno opiewano jego wkład w dzieło stworzenia postmodernistycznej koncepcji ponowoczesności, bardziej konkretnie płynnej ponowoczesności czy późnej ponowoczesności. W Polsce jego nazwisko wymieniano jednym tchem z Leszkiem Kołakowskim, ale trudno zanegować fakt, że karierę na Zachodzie zaczął robić dopiero po 20 latach od wyjazdu z Polski, gdy ukazała się jego książka Nowoczesność i Zagłada, której po raz pierwszy bezpośrednio odniósł się do doświadczeń Shoah. W Polsce było trochę inaczej, gdyż furorę zrobiły jeszcze późniejsze dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Furorę oczywiście ściśle reglamentowaną, bo ograniczoną do środowisk lewicowych. Tu może warto dodać, że Bauman w 1939 roku zdążył uciec z rodziną do Rosji Sowieckiej przed hitlerowcami, unikając prześladowań, które dotknęły jego żonę Janinę z domu Lewinson, pisarkę. Przeżyła ona getto warszawskie, a po latach przełożył na polski niektóre z książek męża. Zmarła w roku 2009, a Zygmunt Bauman ożenił się po raz wtóry, jako 90-latek, w roku 2015 z córką Bolesława Bieruta i Małgorzaty Fornalskiej, Aleksandrą Jasińską-Kanią, socjolożką, która będzie jego towarzyszką życia przez dwa ostatnie lata. Zygmunt Bauman umarł bowiem dwa lata temu w Leeds, w Anglii. Jego ciało zostało skremowane, a prochy rozrzucone na terenie posiadłości Baumanu w tym mieście, gdzie z sukcesami pracował na miejscowym uniwersytecie, kierując katedrą socjologii. W Polsce Zygmunt Bauman uchodził za ofiarę marca 1968 roku, noszony był więc na rękach, ale nie za długo, gdyż w 2006 roku historyk Piotr Gontarczyk opublikował dokumenty dotyczące jego służby w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego i współpracy z informacją wojskową, a inny historyk Bogdan Musiał oskarżył Baumana, że brał udział w politycznych czystkach. To wszystko niestety się potwierdziło, a sam Bauman w wywiadzie dla Guardianu wziął na siebie odpowiedzialność za kolaborację z komuną, przyznając, że był to błąd. Teraz Rosiak uściśla wcześniejsze ustalenia, m.in. na przykład okoliczności przyznania temu oficerowi politycznemu I Armii Wojska Polskiego Krzyża Walecznych, który otrzymał, nie zacytuję, schwytanie większej ilości rzekomych bandytów, a za walki około Obrzeg, w trakcie których został ranny. Niemniej był i milicjantem w Moskwie, i instruktorem wyszkolenia polityczno-wychowawczego w KBW, a nawet szefem oddziału propagandy i agitacji w Zarządzie Politycznym Wojska Polskiego. Wiadomości te nie pozostały bez echa. W 2013 roku na uniwersytetach we Wrocławiu i Gdańsku doszło do wystąpień członków Narodowego Odrodzenia Polski przeciw Baumanowi. Wcześniej w Poznaniu zakłócono uroczystość nadania mu doktoratu honoris causa. Pojawił się tam transparent z napisem: komunistyczni mordercy żołnierzy AK, NSZ i patriotów polskich są wciąż bezkarni, bo Polską rządzą ich następcy. Jak było, tak było, jak jest, to tak jest, ale istotnie, gdy prawda o współpracy Baumana z władzami komunistycznymi była już znana, w 2010 roku ówczesny minister kultury Bogdan Zdrojewski, ten sam, który jak wieś niesie stanąć ma na czele Platformy Obywatelskiej, a przynajmniej ma na to ochotę, uhonorował go złotym medalem zasłużony dla kultury Gloria Artis. Niewątpliwie miał Bauman łatwość pisania, o czym świadczy ogromna bibliografia, ale słodził się tym również, że plagiatował siebie sam. Po prostu te same całe fragmenty książek znajdujemy w różnych jego pracach, na co zwrócił uwagę w 2014 roku Peter Walsh, doktorant z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Cambridge, akcentując ponadto, że Bauman wykorzystywał treści zapożyczone w Wikipedii, nie opatrując ich w cudzysłów. Dariusz Rosiak sprawę komentuje zdaniem, ale musiał mieć co przepisywać. No rzeczywiście miał, a koci inni też mają, a nie samplują w nieskończoność tych samych, jak już obliczył, 90 tysięcy słów. Dariusz Rosiak generalnie usiłuje Baumana wybronić, nadać jego pracom rangę wyższą niż na to, jak się zdaje, zasługują. Niemniej w końcu swojej książki zadaje pytania dowodzące zniecierpliwienia, które jemu się udziela. Pyta więc, czy warto stawiać mu zarzut, że często się mylił w ocenach i bywał sentymentalny? Czy warto dekonstruować jego metafory? Ogród nie musi być przecież zarządzany przez komendanta obozu. Eden zarządzany był przez Boga. I czymże u diabła jest ta płynność? Czy to woda? Jeśli woda, to czy gorąca, czy ciepła, czy zimna? Każde z tych określeń ma inne znaczenie i kieruje odbiorcę w odrębny świat. Jaką wagę może mieć słowo, które każdy rozumie jak chce? Nie mogło być inaczej, to było wpisane w system jego myślenia, w którego centrum stała przecież wieloznaczność. P.
Pytam Tomasza Kuntza, pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytyka i tłumacza książek Baumana. Co zostanie z Zygmunta Baumana? Metafory, odpowiada. W przystępny sposób objaśnił świat. Procesy, które wokół nas się działy, tłumaczył, czym jest ponowoczesność, a myśmy używali tego pojęcia tak, jak on je rozumiał i interpretował. Kiedyś był obecny we wszystkich bibliotekach wydziałowych antropologii, kulturoznawstwa, filozofii, psychologii, najmniej socjologii, ale też wszędzie go było pełno. Dzisiaj z tych sylabusów znikł. Nie ma Baumana. Ano nie ma. Powtórka programu. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się godzina 6. Polskie Radio 24, Radio Koncita. Czas na informacje dnia.